Jak mogliście zauważyć, widzowie, ostatnio pojawił się taki materiał na kanale Paliona i nie jest dobrze, widzowie, nie jest dobrze. Palion oficjalnie powiedział publicznie, że zrywa przyjaźń ze mną i z Dave'em i tak, widzowie, stało się. No niestety, skoro tutaj na Palionowej nie potrafi być lepiej i są takie sytuacje, jakie są i po prostu on nie sprawdza się jako prezydent, my musimy wkroczyć i to wszystko zmienić. Więc niestety, widzowie, ja i Palion to już nie jesteście przyjaciele, ja będę walczył o to, żeby został prezydent zmieniony na Palionowie, ponieważ tak to wyglądać nie może. Nie wiem, kto tym prezydentem zostanie. Wiem, że tam Dawid ma jakąś swoją kandydaturę, czy nie wiem, czy on w końcu będzie chciał być tym prezydentem, czy nie. Ktokolwiek inny, tak naprawdę ważne są jakiekolwiek zmiany, ponieważ jak jest ciągle to samo, to po prostu stoi się w miejscu, potrzebna jest nam koniecznie zmiana. Oczywiście zanim przejdziemy dalej do filmu, to koniecznie łapka w górę i subskrypcję, żeby być na bieżąco. Jeżeli uważacie, że powinien Palion zostać prezydentem, to zostawcie łapkę w górę, jak uważacie, że nie, to zostawcie łapkę w dół. I będę wiedział wtedy, ile osób jest za tym, że Palion został prezydentem. No a w dzisiejszym odcinku musimy wymyśleć, jaki sposób obalić jego rządy. Bo wiecie, nie tak łatwo będzie obalić takiego, prawda, potężniaka. Wydaje mi się, że to może być dosyć ciężkie. Bo wiecie, widzowie, nasz biznes musi hulać. Ja muszę myśleć tak, żeby ten biznes po prostu się rozwijał, żeby było z nim dobrze. Mapa jest zrobiona, tutaj trzeba zrobić deale, tu trzeba zrobić deale, tu trzeba zarobić ogromne pieniądze i po prostu nie może być czegoś takiego, że wiecie, że nie ma rozwoju tu. Tu musi być rozwój. To musi być, wiecie, jak Warszawa w Polsce. To musi być wieżowce. Muszą być tutaj, prawda, główne miasta. I wtedy te miasta również staną się większe i wtedy tam będzie można robić potężne deale. No a ja też, robiąc ten nielegalny biznes, no prawda, że tak powiem, potrzebuję jakiegoś sprzymierzeńca. I wydaje mi się, że Palion byłby osobą, która by zablokowała nam ten biznes. A wydaje mi się, że trzeba dążyć do tego, żeby jednak ktoś nam pozwolił ten biznes rozwijać. Więc ja muszę się zastanowić, na kogo ja bym chciał zagłosować, żeby po prostu ten ktoś umożliwił mi robienie tego biznesu i nie blokował mnie w tych wszystkich, prawda, decyzjach. No wydaje mi się, że najlepszą decyzją, no nie wiem, kto może być w sumie. No najlepiej jakby Dawid był w sumie tym prezydentem, bo wtedy byśmy mieli, że tak powiem, no wtedy to już by było S. Wtedy to już wiecie, wszystko się robi... Samo się robi, że tak powiem, bez żadnego wysiłku. Ale muszę właśnie, muszę pójść do Dave'a, muszę z nim o tym pogadać, bo wydaje mi się, że on może mieć całkiem świeże spojrzenie na to wszystko. I musimy wymyśleć, w jaki sposób opalić rządy Paliona i na kogo w sumie zagłosować, żeby ten ktoś inny był prezydentem. Wiecie, ja i Dave w sumie razem to już mamy prawie że większość. Dobra, jesteśmy u Dave'a na chacie i on tam gdzieś na dole jest chyba. Jest, siemano! Cześć, Filipie, cześć. Co taki jesteś smutny? Normalnie obalamy rządy dzisiaj. Znaczy dzisiaj, no, w najbliższym czasie. Kurde, obalamy, właśnie powiem ci, kurde. No co? Ja nie wiem, czy... No nie mów, że się rozmyśliłeś, pomysł. Nie mów, że się rozmyśliłeś teraz. Ja się nie rozmyśliłem, stary. Nie tak, stary, to miało wyglądać chyba. Czemu nie, stary? No normalnie głosujemy na kogoś innego. Ty się w ogóle walczysz. Patrz, jaki masz garniak, stary. Ty się nadajesz na prezydenta. Wiesz, normalnie głosujemy na ciebie, nie? I wychodzisz, wygłaszasz mowę. Normalnie jesteś top prezydent, nie? I stary, jak to nam w biznesie pomoże? W biznesie tak, ale stary, to zniszczy przyjaźń. Zobacz, no Paweł, już tam widziałem ten filmik. Stary już nie jest zadowolony. A w ogóle już nawet nie chodzi o to, stary, to on to wszystko postawił. My mu pomogliśmy, wiadomo, mieliśmy w tym udział, ale stary, w sumie czy on ma aż tak, stary, że jakoś, nie wiem, wywyższa się, że jak jestem prezydentem, byliśmy ziomkami w sumie cały czas, ale nie? Tu chodziło o rozwój, stary, żeby rozwój zrobić. Ale żeby... rozwój będzie, patrz, zarzuciłem mu tyle win, stary, mi właśnie o to chodziło, zarzuciłem mu winy, stary, nie? No 15 powodów, żeby, wiesz, żeby zmienić tu Palionowo i on je dzisiaj, stary, zaakceptował, nie? Byliśmy, stary, tam, wiesz, i mówił, no, dobre rzeczy mówił. Stary, ja już się cieszyłem normalnie, że go obalamy, a ty teraz nagle takie akcje? Ja też się cieszę, ale stary, jeżeli ja będę prezydentem, ja w ogóle, wiesz, ja od początku tak średnio chciałem być prezydentem, tylko żeby ktoś inny może był, nie? A nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żebyśmy byli, wiesz, my. Kurde. Nie wiem, stary, wiesz, wydaje mi się, że Paweł teraz, jak dostał takiego kopniaka od nas wszystkich i wiesz, no zobaczył, że faktycznie tutaj to nie wygląda jak powinno, to teraz się zmobilizuje i będzie to robić lepiej, a my wtedy pokryją mu, albo i nawet dzięki niemu jakoś ogarniemy ten biznes w ten sposób, że będziemy mogli to na spokojnie robić. Jak ty chcesz pod jego nosem robić taki nielegalny biznes? Stary, ale to właśnie może nielegalny to złe słowo, a może on powinien być legalny? No nielegalny on jest tylko w naszych umysłach, bo się ukrywamy, a może jakby Paweł był prezydentem i byśmy z nim pogadali, to będzie legalny. Bo co my w sumie nielegalnego robimy? Handlujemy TNT, nie? No ale będziemy to robić poza Palionowem, więc w sumie co go to obchodzi? No to tym bardziej sprzedawanie broni komuś spoza? No ale to nie będzie nam zagrażać. Kurczę. No i co, i myślisz, że po prostu jakby, żeby zostawić go przy rządach i po prostu jakby liczyć na to, że się coś zmieni?
Filipie, na pewno się zmieni, bo już dużo stary, daliśmy mu takie argumenty, że to jest niemożliwe, żeby się nic nie zmieniło. On to wszystko zrozumiał, mi się wydaje. To jest niemożliwe, żeby się nie zmieniło, rozumiesz? On będzie dobrym prezydentem. On teraz będzie jeszcze lepszym, a my mu w tym pomożemy. No dobra, no ale co, no to... Czekaj, no bo jakby wzbudziliśmy bunt, nie? Będzie głosowanie. I teraz, no i zagłosujemy na niego. Jak dobrze liczę, jest nas 7 osób, a my mamy 2 głosy na Paliona, a co jeżeli reszta zagłosuje inaczej? Słuchaj, Marek to jest yes-man, nie ma możliwości, żeby zagłosował inaczej, jestem tego w 100% pewien. Marek to jest yes-man i nie masz szans, żeby zagłosował na coś innego. No to innego. Prawda, no, czyli Palion ma 3 głosy, czyli... Czyli już ma 3. Yeti z hejterem, to są koledzy, oni dadzą sobie nawzajem. Czyli Yeti no. Da hejterowi, hejter daje Yetiemu. No. Więc tak naprawdę zostaje Milki, która daje, nieważne komu, czy Yetiego wybierze, czy hejtera, to jest głos po prostu taki, że jeden z nich będzie miał 2, no i Paweł i tak ma 3. No ale Palion jeszcze może też zagłosować na kogoś. Co jeżeli Palion wybierze po prostu, nie wiem, na przykład Yetiego, a na Yetiego też da Emilia i na Yetiego da hejter i wtedy jest 3-3. No to musimy z Emilią pogadać, żeby dała na Pawła, wtedy jest wszystko git. Trzeba jest... 4-4. Kurczę, no tylko... To czekaj, wiesz co, może zróbmy tak, bo jej nie ma. Zostawmy jakąś książkę, ja mam tu jakąś książkę. A, to dajmy jest książka. Jej książkę. To jest serio, stary, masz tak jakąś książkę lepiej, pustą, nie? Bo ja tutaj mam na przykład... Cześć, tu Dawid, kochanek, czyli najbardziej oddany i pracowity, to też te cechy posiadam, a taką książkę, nie? Mam książkę, ja bym tą książkę na pamiątkę zostawił jednak mimo wszystko. Mam książkę, to mam, napiszmy mam. Jej, żeby po prostu zagłosowała na Pawła, tylko na serio my robimy tak, ja nie wiem, ja już byłem nastawiony, nie? Ja już od początku dzisiaj chodzę taki rabuzowany, mówię, zmiany, a tutaj nagle, kurczę... Ale patrz, te zmiany też będą, te zmiany zaakceptuje. No jakby, dobra, zaufam ci, no okej, no możesz mieć rację, jakby liczę na to, że faktycznie takie zmiany będą. Czekaj, czy bo tutaj... my dużo, bo wiesz, żeby się nie kłócić, my się niepotrzebnie kłócimy ze znajomymi, dobra. Przyjaciółmi, no jakimiś siema, znajomymi, no. Siema Milki, tutaj tost. No mi się wydaje, że Emilia i tak na Pawła zagłosuje. To też mi się tak wydaje w sumie. No nie była, wiesz, przy tych całych kłótniach. Prośba nie wielka do ciebie. Zagłosuj na Paliona. Na najbliższych wyborach, bo ogólnie jest lipa i może przegrać, a musi wygrać. Dobra, przegrać zostań. Nie przegra, bo nie ma jak, nie? No to jest niemożliwe, żeby przegrał. No tak, ale... Byłby najwyżej remis w najgorszym wypadku, ale Emilia na 100% zagłosuje. No tylko, że jak będzie remis i później będzie dogrywka, no to w tej dogrywce będzie pomiędzy kim? Pomiędzy... Pawłem albo Yetim. No albo hejterem, no zależy kto albo na kogo hejterem. Zagłosuje. No ostatnio Emilia strasznie dużo z tym hejterem coś robi, jakiś ty... Ale nie, no ale ona go nie lubi, ona cały czas, ja tam widziałem te filmy, on ją kurde prześladuje, ona na pewno niego nie da, to jest niemożliwe, ty. No dobra, no możesz mieć rację. Nie, no nie masz szans. Dobra, no to czekaj, ona nie ma tu żadnej skrzynki? Daj do beczki. No do ja beczki? Ja dałem do skrzynki przecież. No właśnie, ale ona to musiała zabrać, stary. Czyli była. Kurde. Dobra, zostawiam tu w beczkę. Tu w tą lewą. Kurczę, dobra, zostawiam tabliczkę i pisz tak. Ważna wiadomość. Wiadomość tutaj. I robię takie strzałki w dół. Pyk, 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 pyk. Dobra. I pamiętaj, zostawiam. Jesteśmy silniejsi jako grupa, co nie? Jak się pokłócimy z Pawłem, to prawda. Też z Markiem. Jak się pokłócimy z Pawłem, no nie, to też no z Markiem. No to akurat by było na plus. Kurde, mi odwaliło od tego, kurde, rządzę władzy. Z Markiem. Nie, no mi odwalił tej rządze władzy, stary. No ja nie byłbym dobry prezydentem. No wiem, znaczy ja też bym nie był dobry. Ja bym połowę członków, stary. No. Nie, no dobra, masz rację. No Palion jednak mimo wszystko trzyma to jakoś. Nie, on to dobrze, no on jest w porządku. Nie, dobra, masz rację. No to jest jednak przyjaciel, nie? Jednak nie można no, się tak nie powiem. Nie możemy przyjaciela, tak, wiesz, czyli... no biznes biznesem, ale nie możemy stawiać biznesu nad przyjaźń. Prawda, czyli po prostu przyjaźń ponad wszystko. Dobra, czyli głosujemy na Paliona, Milki zagłosuje na Paliona, ja ty, Milki, to jest 3 głosy. Yesman też. Yesman też, czyli to jest 4, czyli to już jest większość w sumie Palionowa, czyli on musi nie wygrać. Ma szans, nie ma szans, żeby przegrał, to jest niemożliwe. Dobra, nie no to szans. Luz. No dobra, czyli no w sumie odkryta się stało. Ej, ale żeśmy ustawili wybory, co? Najpierw no zbudziliśmy bunt, a teraz... Ale patrz, zbudziliśmy bunt, no ale zobacz, ale teraz będą zmiany, bo Paweł się teraz ruszy do roboty, bo widzi, że może być zagrożony, ale czekaj, więc to jest wszystko na plus. To czekaj, mam w takim razie jedno bardzo ważne pytanie. Czy dalej ukrywamy przed nim ten biznes nasz, czy mówimy o tym wprost?
Kurde, ja powiem szczerze, że jak wygra, ja bym mu powiedział, bo on już wie, że wiesz, no tutaj, kurde, może to wszystko stracić, więc... Mm-hmm. A może jakoś go Czekaj, słuchaj, może na razie zachowajmy to dla siebie jeszcze. Zobaczmy, no, jak przebiegną wybory. Teraz tak. I dajmy mu się wykazać, Niech on najpierw zbuduje te wieżowiec, co miał zbudować, wiesz, te wszystkie rzeczy. My byśmy tak naprawdę nielegalnego biznesu nie musieli robić, gdyby te zielone funkcjonowało normalnie, bo tu się dało normalnie zarabiać. To prawda, to prawda. Więc jeżeli, wiesz, to się naprawi, te zielone zostaje naprawione, te to możemy waluta, z tego no, to zrobić legalny tego biznes. Robić. Możemy z tego zrobić po prostu legalny już wtedy. No tak, masz rację. No to w takim razie, na razie zachowajmy to dla siebie, dajmy mu się wykazać i zobaczymy, co on z tym zrobi. Dokładnie. No, bardzo dobry plan. Tak to zróbmy. Dobra, no kurczę, zaczynałem ten odcinek na zasadzie zniszczę Paliona, a kończę jako Palion dobry ziomek. No ale tak trzeba, wiesz, no to jest dobra decyzja. Masz rację. Trochę nas poniosło.